Hejka, z tej strony Ajucian, a w dzisiejszym odcinku nagramy sobie haul zakupowy rzeczy, które kupiłam na Halloween. Pierwsza rzecz jest mega turbo urocza i jest to taka dynka, taki pluszaczek. No i spójrzcie, jaką ona ma słodką minkę i w ogóle ona jest taka mega super cute. Kolejne mega urocze rzeczy to takie kubeczki z duszkami, no jak je zobaczyłam, to po prostu nie mogłam się oprzeć i musiałam je mieć. Tylko jakie one mają urocze minki. A w środku wyglądają tak. Kolejną rzeczą są takie duszko dyniowe, no ziemniaczkowe, no takie coś z ziemniaków. I jak to zobaczyłam, to też nie mogłam się oprzeć, bo też mega mi urzekło. Też są mega turbo urocze. Mam też kilka halloweenowych słodyczy. I pierwsze, takie ciasteczka w różnych kształtach. Dynia, duszek, nietoperz i jakieś tam jeszcze inne. I one są z przodu no, zwykłe ciasteczko, a z tyłu są oblane czekoladą. Kolejne to takie ostre orzeszki o smaku chili, wasabi i barbecue. Kolejnym słodyczem są takie żelkowe nietoperze. I takie dyniowe ciasteczka, które są też czekoladowe. Kolejna rzecz to taka dynka i jest to lampion. Tutaj się z tyłu wkłada świeczkę i to się tak super świeci w nocy. I ta rzecz chyba wszystkie przebija. Spójrzcie tylko na te kotki, jakie one są mega słodkie. To jest kotek mumia, to jest dynka, a tutaj kotek czarownica. I to są takie jakby naklejki na szybę. I z tyłu mają LEDy i się je zapala i one sobie świecą. Kolejna rzecz to takie trupie łapki i są to spinki do włosów. I będę je na pewno używała jeszcze nie tylko na Halloween, ale do różnych stylizacji. Teraz część rzeczy będzie do cosplaya. I są to takie czerwono-czarne paseczki rajstopy. I czarna peruka, którą będę musiała skrócić, bo będę robiła cosplay Mavis z Hotelu Transylwania. Jak zobaczyłam balon z tym duszkiem, to po prostu nie musiałam go mieć. On jest taki mega słodki i tak super wygląda, że nie mogłam się oprzeć i musiałam go kupić. Następna rzecz to masa nietoperzy. Są malutkie, duże i średnie. I wyglądają one tak. I jeszcze z siostrą robiłam masę halloweenowych naklejek, które poprzyklejamy sobie na meble. No i została ostatnia rzecz. I to jest mega wielki lizak w kształcie nietoperza, który też mi będzie potrzebny do cosplayu. I jeszcze mam tutaj te naklejki. Tu mamy nietoperza, duszka, tu jest kotodyńka, tu następny duszek, a to jest, jeju, nie pamiętam jak to się nazywa ten słodycz, jakiś królik na miotle z marchewką, taki kotek w dyńce, tu jest jakiś pieseł, tu takie siski i tutaj Hello Kitty i jakaś babka i Grzesiu wampirowy. Pokażę wam jeszcze te rzeczy tak bardziej lepiej. Thank you.